Od 1 stycznia została podniesiona kwota świadczenia wychowawczego i obecnie wynosi 800 zł. Pierwsze wpłaty trafiły już na konta rodziców. Co o tym sądzą radomianie? Czy zgadzają się z tą podwyżką? A może jednak nie? Zapytajmy. Zapraszam, Wiktoria Stefańska. Od stycznia zamiast 500+ jest 800+, czyli wzrosło. Co pani na to? Fajnie, super. Dla tych pracujących. Dlaczego tylko dla pracujących powinno być? A bo ja to taka jestem, że ci co pracują to tak. No i chyba ci co potrzebują. Telewizja? A reszta niekoniecznie. To nie powinno być takiego rozdawnictwa, tak jak jest teraz. Nie? Czyli w ogóle nie powinno być? Nie, powinno być, tylko powinno być to dla określonych osób. Przeciwna jestem. Dlaczego? No dlaczego to dzieci mają dostać po 800+, a emeryci, a biedni ludzie, a ci kalecy, dlaczego nie dostają więcej? Niektórzy ludzie nie pracują wcale, ja sama znam osobiście ludzi, którzy biorą 500+ z dziećmi i wpłacają im na książeczki, dzieci sobie składają. Powinni tylko dostawać te dzieci, które naprawdę potrzebują. I nawet 800, i nawet 1000, ale te, co potrzebują. Ale nie wszyscy. Od stycznia zamiast 500+, 800+. Co pan na to? Dobrze, niedobrze? Dobrze, no ale... Dlaczego ja, dobrze? Ja nie skorzystam z tego, ale niech inni korzystają. A dlaczego tak dobrze? No, to chyba będzie byt polepszony w rodzinach, prawda? Uważam, że bardzo dobrze, ale też chcę przypomnieć, że jest to zasługa Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie było wątpliwości. No, bardzo dobrze, że podjęli taką decyzję nowy premier, że się postawił, że pokazał klasę. O! Dlaczego? No dlatego mam wnuki, czworo wnucząt. No dobrze, parę groszy, no bo czasy są jakie są. Drogo i tak samo. No to dla dzieci na wszelkie tam szkolne, prawda, jak to tam ująć, zeszyty, wszystkie przybory, prawda, trzeba kupować często. No i dzieci, ubranka i tak dalej. Pewnie dobrze, ale to już poza mną wszystko, także. A według pani? Wie pani, dwie strony tego medalu są. Inflacja rośnie. No ale kto 500+ dostaje, to się cieszy. No teraz już 800+, bo wzrosło. 800. Ale może nie wszyscy powinni dostawać, tylko jakieś granice. Żeby nie było dla wszystkich. Tak, oczywiście, jakieś granice kwotowe powinny być. No ale tak ustalono, tak jest. Od stycznia świadczenie 500+ wzrosło na 800+. Co pani na to? No to znaczy bardzo dobrze. I uważam, że dobrze. Dlaczego dobrze? No, dużo osób jest takich, co potrzebują. Chociaż część osób jest, co nie pracujących, to też jest źle. No to muszą jakoś jakby pośrodkować. Niedobrze, bo jest za duży tłok w różnych tych ośrodkach. Na przykład w Zakopanem to wszyscy jeżdżą do Zakopanego, chociaż nie chodzą po górach, tylko po Krupówkach. Za te 500+. Także to mi się nie podoba pod tym względem. W styczniu 500+ wzrosło do 800+. Co pani o tym sądzi? Ja jestem babcią. No i jako babcia, co pani sądzi? Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby podwyższyć, bo dzieci będą miały wtedy więcej jakiejś tam... Można będzie różne rzeczy kupić i tak dalej. I zapewnić dzieciom więcej opieki i przyjemności.